Cóż, widocznie będziemy przechodzili incognito przez kontrolę. Chyba taki jest plan, mam nadzieję, że się powiedzie. Dobrze, że DOS, właśnie też szefowa DOS nie uwierzyła w moje biadolenie o tym, że jestem przewodnikiem. Cały tydzień. Wow, w tym czasie DOZ rozkręciło to wszystko? Niestety. No, nie próżnowali. Już będzie po wszystkim, skontaktuję się z kumplami z policji i spróbuję uzyskać dostęp do ich baz danych. Proszę cię, byś w tym czasie nie robił zamieszania. I nie pójdziemy tam razem, bo by się wystraszyli bioterrorysty. Dobra, szefunciu. Przejdziemy przez tą kontrolę. To zarejestrowana broń. Jestem funkcjonariuszem policji. Jezu, nie wpuszcza mnie do fury? Nie chcę poznać z kumplami? Coś czuję, że ja tego nie przejdę. No dalej, dalej. Udaję luzaka, facet. A to ja muszę przejść przez ten skaner. Nie jest rzeczą prostą. Szczerze wam powiem. Przetwarzanie. Uwaga, wykryto przewodnika poziomu pierwszego. Użycie śmiercionośnej siły jest dozwolone. To mamy dwa z trzech. Uciekaj, Delsin! Chrzanić to! Delsin, zostań tam! Nie ucz mnie, jak mam się bić! Trzeba się uzewnętrzniać! Reggie, na wieżach! Widzę ich! Pamiętaj! Cywile są niewinni! Cholerny świat, trzeba regenerować zdrowie, bo... Mamy już uwięzionego. A, się, uciekaj, 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 chłopie. Regenerujmy, regenerujmy. Nie chciałem! Wykończyłem cywila, no. Uuuu, to ci iwaj jaki. Spokojnie, spokojnie. Tak się z nimi... A, tu cię widzę. Tak, u mnie w porządku. Tak jak prosiłeś, siedzę cicho. Słuchaj, nie wychylaj się. Zadzwonię, jak tylko będę coś wiedział. To co? Dotarliśmy do Seattle? Na to wygląda, do licha ciężkiego. Dobra, szedłem tamtędy. Przepraszam pana. Osiem. Próbujemy pójść inaczej. Chyba już za późno. Aj! Dobra, przebiliśmy się. No niestety. Cel misji gdzieś jest tam przed nami. Zdaje się, że nie dam rady tak po prostu uniknąć. Jest tu gdzieś, już ci pomagam, człowieku. Z
Co wy tacy biedni jesteście? Nie, czekajcie, nic wam nie zrobię! Jest ten cholerny snajper. Cudowne uczucie! Padł? Muszę sobie wypracować jakiś sposób dostawania się do tych strażnic, bo... Rozejdźcie się do domu! Albo otworzymy ogień! Jezus Maria... Ja mogę leczyć! Użycie siły w celu rozproszenia cywili! Coś tu widzę ciekawego. Co oni tam walą do wszystkich? Odbiło im? Mamy jakieś kamery. Jest. Tam się nie dam rady wspiąć. Przynajmniej jak nie będę miał jakiegoś miejsca. Mam dostęp do bazy danych policji w Seattle. Okazuje się, że DOZ ma oczy i uszy wszędzie. No to trzeba wyłupić im oczy i obciąć uszy. Dobra, mam twoje współrzędne. Jesteś w pobliżu jednego z ich mobilnych centrów dowodzenia. Jak je wyłączysz, będzie im trudniej cię namierzyć. Mobilne centrum dowodzenia, okej, czaję. Jak ono wygląda? No, duża, ciężko opancerzona ciężarówka z portami po bokach i aparaturą łącznościową na dachu. Dobra, bierzemy dym. Spróbujemy się gdzieś schować. Okej, chyba coś widzę. Groźny kamper z jakimś metalowym czymś na dachu. No dobra. Po każdej stronie masz cztery panele. Rozwal kilka. Rdzeń się przegrzeje i będzie odsłonięty. Okej, rozwalić panele. Kumam. A nie, dobrze. Skubańcy. Oni też mają jakieś moce. Dobra. Mamy to. Nie podoba mi się, ale spróbujemy się bić. O, ty łajdaku. Zwładniony. Ten skubaniec. Spokojnie, spokojnie. Jest. Krótko i na temat. Zdecydowanie łatwiej po prostu do nich strzelać niż... Ich ubywa w ogóle w tej okolicy? Jestem. Tak jest. Dobra, teraz się dobrać do tego szaleństwa. Jeszcze jeden. Z każdej strony cztery. Obezwładnimy. A ty dokąd się, kolego, wybierasz? A cholera. Musiałem się. Dobra, mam go. Chodźcie, ludzie.
Dobra. Spora rozwałka. Mało energii. Potrzebuję dymu. Gdzieś tu powinien być, co? Oni mają jakąś moc ci. Ludkowie. Może dam radę. Aaaa! Nie mam. Szukajmy jakiegoś auta, jakiegoś dymu, czegokolwiek. Dym się w samochodzie. Tak jest. Nie tyle, ile bym chciał. Ale powinno starczyć. Swoją drogą. Wszechwidzące oko. No i dobra nasza. Rozwalmy te panele. I spróbujmy teraz. No to spadamy. Uła. Kawaleria nadciąga. O, do diabła. Oho! Gustuję jednak w tych mniejszych. O, DOZ zaczyna ostro grać. Zdecydowanie wolę tych mniejszych. Ostrzel namierzony! O, Holender. Mamy dostępne ulepszenia. Skubańcy. Dobra, do gościa. Co on tu robi? Dobra, mamy jakieś ulepszenia. Huch. Rany boskie. Patrzcie, ile tu tego jest. Siarkowa bomba. Dymny odskok. Nie, czy doskok. A zwiększa zasięg, tak? Odskok z samochodu. A to już mamy w zasadzie. A, proszę. Leczenie w wentylacji. Czyli od tego zależy, czy... Znaczy, wiele zależy od tego, ile... Jak jesteśmy, czy jesteśmy dobrzy, czy źli. Nie wszystkie moce są dostępne dla każdej postaci. Wyssanie dymu to się może przydać, bo zużywam tego strasznie dużo. Żarowy, dymny pod... Dobra, zróbmy to wyssanie dymu. Proszę. Nie puszczać go z oczu! Stary słajdak. Zabetonował się na cacy, co? To są jakieś odłamki. Właśnie zdałem sprawę, że ci żołnierze dysponują cementowymi mocami, mam rację? Wystarczy, że wyścisz moc z jednego z nich i możemy wracać do domu. Jeśli to nie zadziała, to się myliliśmy i w sumie też będziemy mogli wrócić. A ty kiedy wracasz z Łamasie? Spróbujemy. Nasz bohater? Jest chyba trochę jak Rogue z X-Mena. I co? Za
Zadziałało? A, nie mam czasu sprawdzić, stary. Dozowcy lecą na mnie ze wszystkich stron. No to zwijaj zabawki. Ta, świetna rada. Twoi ziomale z roboty może wiedzą coś na temat tych przekaźników. A, porozstawiali je po całym mieście. Policja non-stop ma je na oku. Niestety DOZ milczy na ich temat. Ale dowiesz się, gdzie się znajdują, prawda? Jasne. Jak mówiłem. Super, to weź prześlij mi namiary na telefon. Żebyś mógł z nich wyciągnąć kolejne moce? Zapomnij. Wow, mój brat chce, żebym nie miał kompletu mocy, gdy stanę do walki z najgroźniejszą bioterrorystką. Tego nie powiedziałem. No to chyba nie ma sensu tego odwlekać. Walę prosto do Augustin i bohatersko kończę sprawę. Ale nie wiem, co z tego wyniknie. Okej, rozumiem. Słuchaj, prześlę ci te namiary, tylko trzymaj się od niej z dala. Ja cię kręcę. Dzięki, Reggie, jesteś najlepszym bratem. Nie, najlepszy brat zamknąłby cię do końca życia w szafie w Salmon Bay. Wow, dziękuję za troskę, ale nie wiem, czy szafa jest w stanie powstrzymać przewodnika. Tak to wygląda, moi drodzy. Dotarliśmy wreszcie do miejsca, w którym świat jest otwarty. Tu się będziemy spokojnie bawić. Widzę, że tu trzeba uważać. Tu są różne misje, zadania i tak dalej, i tak dalej. Będziemy unikać tych strażników. Pełno kamer. Wygląda na to, że warto je rozwalać. Przejdziemy się troszkę po tym świecie. Tak, żeby rzucić okiem, ale wydaje mi się, że najważniejsze rzeczy już wam w tej grze pokazałem. Jeżeli chodzi o dalsze spotkania z tą grą, kurczę, no raczej stawiałbym na to, że będę się bawił na live'ie. W to, no chyba, że bardzo, bardzo będziecie mieli ochotę obejrzeć na YouTubie to, więc dawajcie znać. Zsijmy stąd dym do końca. Zobaczmy sobie, co tutaj te ikony na mapie oznaczają. O! Handlują narkotykami tu, łajdaki. Co nam się zupełnie nie podoba, co? Taka sztuczka. Zniszczone narkotyki. Dobra karma. To są jakieś zadania poboczne chyba. Ale tu już więcej chyba nie ma, mimo że ta ikona nie zniknęła. Sprawdźmy sobie. O, znowu ktoś ranny. Chyba w tych potyczkach, które tu mają miejsca. Aj, przepraszam, cywil. To już mogę wyrzucić kalendarz. A, zrobiłem, powstrzymałem dealerów. Najwyraźniej jeszcze jeden pozostał. Co zresztą było widać. No dobra. Co tu się jeszcze kręci? Cała masa różnych... Jakieś drony czy coś? Odłamki pozyskam do ulepszania naszej postaci. Rzućmy okiem, tu jest teren zamknięty. Co my tu mamy? Tam chyba będą gdzieś kamery. Reggie, musisz to zobaczyć. Dozowcy zdewastowali miasto. Wszyscy mieszkańcy chodzą przygaszeni i poddenerwowani. To skutki stanu wojennego. Jeśli chcesz kontrolować ludzi, musisz ich złamać. O, okupanci są do bani. Proponuję ci zatrzymać tę opinię dla siebie. Biorą dragi! Tylko te baki! Biorą dragi! Tylko te baki! Biorą dragi!
Bioterroryzm zabija! Bioterroryzm zabija! Ha! Sio stąd, aktywiści cholerni. Co? Nie będę się z nimi cackał, kurczę. No, dobra, dobra. O, dron jakiś lata gdzieś tutaj. Słyszę go, łajdaka. Poleciał sobie. Mam cię. Jest moje marne strzelanie. Od czasu do czasu ma sens. Dobra, sprawdźmy, co to są za gwiazdki. To są, rozumiem, wątki główne i pewnie jesteście ciekawi, jak one wyglądają. Czyżby trzeba było wejść na górę? Jeszcze wyżej. Reggie, przekaźniki na pewno ucierpiały w wyniku tej demolki. Ten tutaj jest zakręcony na amę. Nie licz na to, że dozowcy pożyczą ci klucze. Będziesz musiał wszystko otworzyć samemu. Tak się składa, że mam wyczesaną sztuczkę, która mi w tym pomoże. Dobra. To jest właściwie główny wątek. Się za blisko stoję. Samy dym i może czegoś tu się nowego dowiemy. Oho. O, będzie grubo. Uwaga, tam na dole! Rany boskie, uderzenie komety. Trochę nie trafiłem. O, szesz, ja cię kręcę. Gdzieś tu widziałem coś. Tak jest. Teraz lepiej. Im te moce dał. Tak jest, łajdaku. Tu jest kolejnych trzech. O tak. Nieźle, co? Powtóreczka? To komuś trzeba pomóc. No to cóż, moi drodzy, tak jak zapowiadałem, pora kończyć. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak ta historia dalej się potoczy tu, na YouTubie, to proszę dawajcie znać i oczywiście rzucę okiem na to, jak te filmy się oglądają, jakie jest wasze nastawienie, jaka jest wasza ocena. A tymczasem pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, pa pa. Touch me, I'm sick!